Cześć, witam Was serdecznie. Znów tutaj wjechałem dynamicznie. Moi drodzy, będę Wam opowiadał o polskiej piłce, o reprezentacji Polski. Bohaterem tego odcinka będzie Michał Probierz i także Kuba Wojewódzki, czyli będę Wam opowiadał o najważniejszej osobie w państwie po prezydencie, bo wiadomo, selekcjoner polskiej reprezentacji to drugi i trzeci najgorętszy stołek w naszym kraju po prezydencie i premierze, a także z drugiej strony w studiu TVN-u siedział, powiedzmy sobie szczerze, najbardziej elokwentny dziennikarz, jeżeli chodzi o te dziennikarstwo muzyczne, czy także show business, czyli Kuba Wojewódzki. Powiem Wam szczerze, że Michał Probierz, trener polskiej reprezentacji, w tym programie dobrze wypadł, no bo doskonale zdajecie sobie sprawę, że były szkoleniowiec Jagiellonii Białystok jest elokwentny, wielokrotnie na konferencjach prasowych pokazał, że zawsze potrafi coś ciekawego powiedzieć, również w programach piłkarskich, czy to będąc szkoleniowcem klubów ekstraklasy, czy teraz selekcjonerem, zawsze opowie coś fajnego. Pewnie kiedyś oglądaliście taki program, gdzie Bożydar Iwanow zaprasza właśnie ludzi sportu, ludzi piłki i pokazuje ich w zupełnie inny sposób i porusza tematy niezwiązane z futbolem, więc tak jak tutaj podkreśliłem, selekcjoner polskiej reprezentacji dobrze się prezentował, także moim zdaniem, jeżeli chodzi o ubiór, także modnie był ubrany, mieliśmy taki włoski styl, ale moi drodzy, ja niczego ciekawego się nie dowiedziałem, bo te tematy, które zostały poruszone przez Kubę Wojewódzkiego, to dla mnie były już od lat znane historie, tą, kiedy właśnie były trener Jagiellonii Białystok jako taki młody piłkarz uciekał w Niemczech i był aresztowany, ja ją znałem. Również bronienie Roberta Lewandowskiego przez Michała Probierza to nic nowego, że napastnik polskiej reprezentacji jest nieraz po dobrych występach wychwalany, a po tych gorszych krytykowany. Dowiedzieliśmy się o tym, że selekcjoner polskiej reprezentacji obserwuje 114 piłkarzy, ale wszyscy fani polskiej reprezentacji, pasjonaci futbolu już o tym wiedzieli od kilku tygodni, kiedy między innymi w kilku programach jakby selekcjoner i jego sztab podzielili się z tą informacją. Kuba Wojewódzki, rozmawiając z Michałem Probierzem, próbował zdiagnozować, co z tą polską piłką, i Michał Probierz starał się właśnie dziennikarzowi TVN-u wszystko w jak najlepszy sposób przestawić. Można powiedzieć, że Michał Probierz, występując w tym programie, jakby przedstawił się szerszej publiczności, no bo niestety tak jest, że tak zwani kanapowi kibice nie do końca zawsze selekcjonerów znają albo kojarzą ich tylko z tych konferencji piłkarskich, a w tym wywiadzie, w tym takim formacie selekcjoner polskiej reprezentacji mógł się dobrze zaprezentować i moim zdaniem Michał Probierz bardzo dobrze wypadł, bo doskonale zdajecie sobie sprawę, że w tym programie to zawsze jakby największą gwiazdą to jest redaktor Kuba Wojewódzki. Nieraz wielu gości, można powiedzieć, nie radzi sobie rozmawiając z redaktorem Wojewódzkim. Często bywa tak, że po prostu no, często jakby nie mogą wypowiedzieć tej swojej myśli, bo jakby no, są wytrącani w pewien sposób z równowagi, gubią swoją myśl. A Michał Probierz w tym programie dał radę, nawet powiem Wam szczerze, jak Kuba Wojewódzki żartował, to Michał Probierz, jak na selekcjonera przystało, potrafił celną ripostę znaleźć i to mi się podobało. Choć powiem Wam szczerze, kiedy usłyszałem, że selekcjoner polskiej reprezentacji będzie gościem u Kuby Wojewódzkiego, że wystąpi w tym programie, no to lekko się
Zdziwiłem, co prawda, no byłem przyzwyczajony do tego, że w ostatnim czasie w tym programie co jakiś czas jakby gwiazdy naszej reprezentacji, Lewandowski, Błaszczykowski, Krychowiak, Szczęsny, Peszko, jeszcze kilka lat temu Hajto, bywali w tym programie, dobrze wypadali, ale selekcjonerów tam nie widziałem. No, nie zobaczyliśmy Smudy, Fornalika, czy oczywiście naszych zagranicznych selekcjonerów, Nawałki nie było. Ostatnim takim selekcjonerem, który teraz mi tutaj na szybko przychodzi na myśl, który występował w takim talk show, to był świętej pamięci Janusz Wójcik. Pamiętacie taki program, który prowadził Krzysztof Ibisz, Ibisekcja, kiedyś na TVN-ie ten program był, wtedy właśnie Janusz Wójcik już jakby był byłym selekcjonerem polskiej reprezentacji, ale właśnie ten legendarny trener Legii Warszawa, no, lubił chodzić do takich programów, także kiedyś dziennikarz Jagielski, był taki program Wieczór z Wampirem i wyobraźcie sobie, że popularny Wójt bywał w takich programach, no ale no, był takim trenerem, szkoleniowcem na tamte czasy, który był medialny i lubił występować w tych programach. Wiadomo, że gdy się idzie do takiego programu, może to zadziałać na niekorzyść danego selekcjonera. Ja byłem tym zaskoczony, no bo powiedzmy sobie szczerze, na razie Michał Probierz jako trener polskiej reprezentacji pracował w kilku spotkaniach, prowadził polską reprezentację, naprawiał to, co Szantosz popsuł, awansował na Euro, wygrał baraże. No i stoi przed życiową szansą, żeby na tym wielkim turnieju ugrać coś, żeby sprawić niespodziankę. Ja tak uznałem, że to jest za wcześnie, że selekcjoner polskiej reprezentacji po kilku miesiącach idzie do takiego programu, przyjmuje takie zaproszenie. Jest to zdecydowanie za wcześnie, ale z drugiej strony rozumiem byłego trenera Jagiellonii Białystok, no bo trzeba wziąć pod uwagę to, że po Euro może być różnie. Jeżeli tam będzie duży blamasz, może nie być tym selekcjonerem i potem może nie mieć okazji być kolejny raz w takim programie, ale ja uważam, że polski selekcjoner jednak powinien unikać takich formatów i to by się podobało, gdyby właśnie Michał Probierz wybrał się do Kuby, tak jak Adam Nawałka tyle lat był trenerem, to wtedy mógłby jakby porozmawiać o tej polskiej piłce. Jestem ciekaw, co wy ogólnie o tym sądzicie. Moim zdaniem Michał Probierz dobrze wypadł, obronił się zarówno wizualnie, modowo, stylistycznie wyglądał dobrze, plus to do tego był elokwentny, prowadził ciekawą rozmowę z Kubą Wojewódzkim, był żart, dowcip, potrafił się odgryźć, ale moi drodzy, o tym wszystkim wiedzieliśmy wcześniej, kiedy Michał Probierz chodził do innych programów. Można powiedzieć, że dla nas, pasjonatów, miłośników sportu, którzy my jakby te programy piłkarskie, meczyki, prawda, futbolu, Cafe Football, no, kanał sportowy, Kanał Zero, czy moje programy, to powiedzmy sobie szczerze, my oczekujemy jakby takich rozmów personalia, rozmowy o taktyce, o piłce nożnej, anegdotki piłkarskie. My to wszystko znamy, a można powiedzieć, że jakby jeśli dla takich kibiców reprezentacji, którzy mecze piłkarskie tylko oglądają w tym momencie, kiedy gra Robert Lewandowski, Zieliński, Szczęsny i inni, to można powiedzieć, że to program Kuby Wojewódzkiego był nudny w tym względzie, że my niczego się nowego nie dowiedzieliśmy i ta konwencja sprawiała, że taki fan, pasjonat, miłośnik futbolu, który chce dyskutować o personaliach, mógł się zanudzić, ale już na przykład żony, narzeczone fanów piłki nożnej, mamy, ojcowie, dziadkowie, którzy ten futbol nie pochłaniają w takich ilościach, to moim zdaniem, słuchając Michała Probierza, mogli sobie pomyśleć, to jest fajny gość, to jest dobry trener polskiej reprezentacji. Ciekawie tutaj z Kubą Wojewódzkim
rozmawia. Jestem ciekaw, jak wy oceniacie ten program. Tak podsumowując, powiem wam szczerze, moim zdaniem, gdybym był w sztabie Michała Probierza, to przed Euro 2024 raczej bym odradzał pójście do takiego programu, wstrzymałbym się z tym, bo to mi się podoba, że właśnie selekcjoner polskiej reprezentacji po tych wszystkich spotkaniach kluczowych polskiej reprezentacji odwiedzał wszystkie redakcje sportowe, udzielał wiele fajnych wywiadów, odpowiadał na wszystkie prawie pytania. My, pasjonaci, miłośnicy futbolu, mieliśmy wszystko czarno na białym i następnie już był w pewnym sensie taki spokój. A tutaj bardziej tak uważam, że chyba jakby sztab Michała Probierza jakby poradził wystąpienie w takim programie, żeby jakby ten sukces awansu na Euro, żeby tak zmonetyzować. No pamiętamy, jak właśnie Leo Benhakker awansował na Euro po raz pierwszy, no to wiadomo, pojawiły się wtedy możliwości zarobku, była ta reklama Leo, Y, Formany, pamiętacie, czy także Franciszek Smuda przed Euro 2012, kiedy tam były takie reklamy Biedronki, gdzie z Adamakowią, z taką właśnie starszą panią grał i ją uczył, jak należy wykonywać rzuty rożne. Czy Adam Nawałka też przecież brał udział w reklamach. Wiadomo, po wielkim sukcesie, jakim dla polskiej reprezentacji jest awans na wielką imprezę, wielu trenerów próbuje to zmonetyzować. Podobnie było z Jerzym Engelem, który jakby nawet mam tą książkę, napisał i później wydał Futbol na tak, mam ją w swoich zbiorach. Moi drodzy piłkarze grali wtedy w różnych reklamach, były te pamiętne kubki. Zupki to jest normalne, ale tutaj uważam, że właśnie Michał Probierz krótko jest tym selekcjonerem. No i dlatego mnie tak zdziwiło, że wybrał się do Kuby Wojewódzkiego, ale obronił się moim zdaniem. Choć zanim pojawił się ten program i usłyszałem, że Michał Probierz będzie brał udział w takim programie, to stwierdziłem, może wejść na minę pewnego rodzaju, no bo tak jak wam tutaj wspominałem, nie jeden aktor, polityk czy sportowiec, wybierając się do Kuby Wojewódzkiego, wiele stracił. Nieraz bywało poległ, no bo to jest taki program, gdzie aktor, showman jest tylko jeden, a tylko nieliczni potrafią jakby dotrzymać kroku redaktorowi wojewódzkiemu. Michał Probierz zdał ten egzamin, wypadł bardzo dobrze, ale zdecydowanie piłkarzy, selekcjonerów wolę w tych programach, nazwijmy to, branżowych. Jestem ciekaw waszej opinii. Jeżeli podobał się wam mój materiał, pamiętajcie o łapce do góry. Także zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Tym wszystkim, którzy subskrybują mój kanał, serdecznie dziękuję. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to pewnie dalej u mnie na kanale będzie królować piłka nożna, pojawi się koszykówka. Tyle w temacie, jeżeli chodzi o najbliższe programy. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Życzę udanego tygodnia. Hej!